Rezygnacja z funkcji członka zarządu bolesławieckiego powiatu Kazimierza Gawrona wywołała sporo emocji i dyskusji. Szczególnie dyskutowano nad pismem, w którym Kazimierz Gawron informuje przewodniczącego rady o swojej rezygnacji. W piśmie pojawiło się sporo zarzutów pod adresem, jak pisze autor, niektórych urzędników starostwa. Na sesji pojawiły się pytania w tej sprawie. Ja chciałbym usłyszeć motywację tej rezygnacji, bo to, co ukazało się w mediach, jest szokujące, a w związku z tym zastanawiające, czy mając informacje o marnotrawieniu pieniędzy publicznych, rezygnujący członek zarządu wniósł do prokuratury doniesienie o takiej niegospodarności. I drugie pytanie kieruję również do zarządu. Czy zarząd nie poczuwa się do odpowiedzialności wystąpienia, jeżeli jest to nieuzasadnione, wniesienia do prokuratury zawiadomienia o uszczerstwie? Ja chciałbym tych wyjaśnień tutaj usłyszeć, bo jeżeli taki stan faktyczny jest i nikt nie zrobił takiego doniesienia, to zrobi to Prawo i Sprawiedliwość. W odpowiedzi na pytanie radnego sekretarz powiatu potwierdził, że doniesienie do prokuratury zostało złożone. Doniesienie zostało złożone przez zarząd powiatu. No, nie było innego wyjścia, tak? Tym bardziej, że zarząd nie wiedział, w jakim zakresie są te nieprawidłowości bądź ta niegospodarność, która została opisana. Więc takie zawiadomienie zostało złożone do prokuratury. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą część pytania, czy zarząd widzi możliwość złożenia czegoś w formie jakiegoś tam oszczerstwa, no to zasadniczo tego typu sprawy są ścigane z oskarżenia prywatnego. Czyli rozumiem, że zarząd wystąpił do prokuratury o weryfikację. Prokuratura nie weryfikuje. Zarząd zgłosił domniemanie popełnienia przestępstwa niegospodarności jako przez siebie i swoich urzędników. I dalej nie wiedząc, oczywiście mamy nadzieję, że czy zarząd ma nadzieję, że prokuratura zrobi postępowanie w tej sprawie. Do tematu odniósł się sam zainteresowany dotychczasowy członek zarządu Kazimierz Gawron. Ja bym chciał się zwrócić do Państwa radnych, aby się Państwo byli uprzejmi uszanować moją suwerenną, głęboko przemyślaną decyzję o rezygnacji z funkcji członka zarządu powiatu bolesławieckiego. Kazimierz Gawron podkreślił, że podejmując decyzję o rezygnacji z członkostwa w zarządzie, nie kierował się emocjami. Natomiast emocje, te negatywne, pojawiły się po tym, jak jego pismo z rezygnacją pojawiło się w mediach. Dziwi mnie, zastanawia, wręcz bulwersuje fakt, że ja przechodzę do swojego bezpośredniego przełożonego, przewodniczącego, składam na jego ręce pismo z prośbą, to pismo zostaje upublicznione do mediów. Ja nie należę do tych, co chodzą do mediów, ponieważ ja mam za dużo siwych włosów i wiem, jaką kolejność, jaki tok postępowania powinienem przyjąć, że to się upublicznia. Nie wiadomo, komu na tym zależało i po co to zostało zrobione. Ponieważ tu zostały naruszone niejako pewne zasady wynikające z instrukcji kancelaryjnej, poleciłem wyjaśnić. Jest duże domniemanie, kto to mógł zrobić, natomiast nie ma wystarczającego dowodu, żeby powiedzieć, że to ten czy ów. Wystąpiłem do starosty o ukaranie osoby winnej, która udostępniła to do mediów. Radni przyjęli rezygnację Kazimierza Gawrona. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dwa. Kto jest przeciwny?
Nie ma. Teraz starosta bolesławiecki ma miesiąc na przedstawienie Radzie Powiatu nowego kandydata na członka zarządu.